Witajcie, rozmawiam z Bartkiem Błachem, prezesem Bractwa Studenckiego Ilios Zoi. Bartku, powiedz nam, co to za impreza? Cześć, witajcie. Znajdujemy się na imprezie American Pie Party tutaj w klubie Mojito. Jest to pierwsza taka impreza tego typu. Będą amerykańskie gry, zabawy. Także mamy nadzieję, że świetnie się z nami bawicie i że przyjdziecie jeszcze z nami na następną imprezę. Indeks. Co można z nim zrobić? Tak, to są indeksy Mojito. W takim indeksie zbieramy wpisy z każdej imprezy, które potem, prawda, z tych wpisów będzie wyliczona średnia, aby na koniec, na ostatniej imprezie z cyklu wygrać atrakcyjne nagrody. Słyszałam, że to jest pierwsza, ale nie ostatnia z takich imprez. Tak, jak najbardziej. Bractwo Studenckie tutaj w Mojito będzie organizowało cały cykl imprez, począwszy od American Pie, później będzie mieli wesele, imprezę o tematyce Arabik, będzie Snow, będzie Gotyk, no i na zakończenie American Pie 2, na której będzie losowane właśnie nagrody z indeksów. Skąd pomysł na Bractwo Studenckie? Oglądamy wiele amerykańskich filmów. W Polsce czegoś takiego nie było, ponieważ Bractwo tutaj Częstochowskie Ilios Zoi jest pierwszym tego typu bractwem greckim w Polsce. To nas bardzo cieszy i mamy nadzieję, że uda nam się rozwinąć działalność na inne miasta. A gdzie można Was znaleźć i jak można stać się jednym z Was? Żeby stać się jednym z nas, po prostu trzeba z nami być, trzeba z nami się bawić, trzeba z nami organizować eventy, a spotkać nas można przede wszystkim na uczelni. Bardzo często znajdujemy się w Bliźniaku w pokoju 4, w pokoju 2, w DS-ie numer 4, w pokoju 35. Jesteśmy wszędzie. Jeżeli tylko będziecie chcieli nas znaleźć, to my będziemy. A jak można zostać członkiem Bractwa? Trzeba przyjść, zostawić swój numer, a my już się umówimy z Wami na konkretną, indywidualną rozmowę. Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie.